Witam serdecznie, Matias jeden z tej strony. Dzisiaj coś innego na tapecie. Postanowiłem wzbogacić swój garaż o ekspres do kawy. Siedzę trochę na nim, więc sami rozumiecie. Ekspres przeszedł drobne naprawy. Na razie jest tak poblokowany jakby tutaj kawałkiem chusteczki, tak żeby widział, że drzwiczki są zamknięte z zaparzacza. Więc tak, pierwsza naprawa, szczotki na młynku, szczotki z grafitu, które się starły, więc trzeba było dorobić jakieś. Kolejny temat, przeskakujący wyświetlacz, a raczej impulsator czy pozycjometr. Udało się to naprawić. Zobaczcie, jak to chodzi. Wtedy nie dało się programu ustawić. Przeskakiwał po 5. Programów. Do tego wyciek z zaworu ceramicznego. Niegrzejąca płyta górna grzejna też już została naprawiona. No, nie ma jej teraz. Muszę dorobić tutaj mocowania. Bo ktoś tu już chyba był przede mną i zaglądał, połamane to jest. To trzeba dorobić parę niuansów. Ale co wam chciałem pokazać? Ekspres w zasadzie działa. A, jeszcze nie spieniał mleka. Tutaj uszczelki wymieniłem. Z tego modelu jestem naprawdę bardzo zadowolony. Drugi taki sam stoi powyżej. To będzie kawka dla żony. Czego muszę tu właśnie doskładać, jakieś brakujące elementy domontować. Wszystko jest tak złapane, żeby tylko się trzymało. Póki całości dokładnie nie sprawdzę i nie zobaczę. A, zapomniałbym jeszcze. Tacki były porysowane z porcelany. Przepolerowałem je. Tak to mniej więcej wyszło. Można by jeszcze mocniej je polerką przelecieć, także będziemy pewnie jeszcze to robić, ale to już na sam koniec. No i voilà, kawa zrobiona. No i ekspres trzeba poskładać i wywieźć na garaż. Pozdrawiam, Matias 1.